Dzisiaj spotykamy się w Pieszycach, bo chcielibyśmy porozmawiać na temat komunikacji z mieszkańcami, a w zasadzie poszukać tych kanałów i narzędzi komunikacji, które pozwoliłyby nam docierać z informacją do naszych mieszkańców, nawiązać z nimi dialog, nawiązać z nimi kontakt, bo okazuje się, że po tylu latach ciągle jest tego potrzeba, więc dzisiaj się szkolimy, dzisiaj rozmawiamy na temat tego, w jaki sposób tą komunikację poprawić, w jaki sposób zachęcić też mieszkańców do takiej partycypacji społecznej, czyli do tego, żeby mówić o swoich potrzebach, żeby mówić również o pomysłach, o wielkich pomysłach, nawet o marzeniach, bo jak wiemy, marzenia też się spełniają, nawet te największe. Żeby nie bać się też takiego kontaktu z nami, oczywiście my w samorządzie mamy pewne ograniczenia, ale to też chętnie o nich powiemy i chętnie o tym podyskutujemy, dlatego dzisiaj będziemy się uczyć, jak te narzędzia wykorzystywać, a w praktyce będziemy je wykorzystywać w kontaktach z mieszkańcami. W ramach Fundacji Stefana Batorego, dzisiaj prelegentem i tą osobą, która nas szkoli, będzie pan Dariusz Kraszewski. Natomiast my zaprosiliśmy zarówno radnych, jak i sołtysów. Zaprosiliśmy również osoby i radnych powiatowych, jeżeli ktoś miałby ochotę wziąć w tym spotkaniu udział. Więc myślę, że będzie to bardzo dobre spotkanie, które przyniesie korzyść na pewno tej naszej przestrzeni publicznej w Pieszycach. Z Fundacją Batorego współpracuję już od kilku ładnych lat, ma nawet około 10. Jestem tak jakby ekspertem od samorządu, ale też z tak perspektywy takiej praktycznej, ponieważ też mam bardzo dużo doświadczeń z bycia samorządowcem, tak, od mieszkańca aktywnego, społecznika, radnego, przewodniczącego, zastępcy wójta, więc jakby dużo tych doświadczeń jest. Jednocześnie dzisiaj będziemy rozmawiali przede wszystkim o komunikacji z mieszkańcami, ale nie tylko z mieszkańcami, ponieważ też komunikacji wzajemnej, ponieważ mamy różne grupy osób, które uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu. A komunikacja wydaje się takim tematem oczywistym, a tak naprawdę oczywistym nie jest. I będziemy chcieli też rozwiązać jakieś takie różne trudności, problemy i w ten sposób jakby doprowadzić do tego, żeby też ta współpraca, komunikacja i współpraca ze sobą się łączą, żeby były bardziej efektywne i przyjemne, tak? Bo to chodzi o to, żeby też tak się komunikować, żeby zarówno obie strony miały z tego jakby pewne zadowolenie z efektów, tak? Żeby komunikaty wychodzące z urzędu od radnych, sołtysów albo między urzędem a sołtysami radnymi były zrozumiałe, klarowne i stanowiły taki dobry grunt do rozwoju po prostu gminy, miasta. Od lat współpracuję z Fundacją Batorego, a w zasadzie uczę się w Fundacji Batorego bardzo wielu pożytecznych rzeczy. Jestem w pracowni samorządowej, a pracownia samorządowa to jest takie gremium, które w swoim składzie ma wójtów, burmistrzów, radnych, ale też społecznych działaczy, którzy chcieliby pracować na rzecz społeczności lokalnej. I to jest taka grupa, która uczy się wykorzystywania odpowiednich narzędzi, rozmowy, komunikacji, pracujemy nad projektami. Komunikacja nigdy nie jest wystarczająca, ale też nigdy nie można powiedzieć czegoś takiego, że zawsze możemy coś zrobić więcej, ale też nie wszystkich zaspokoimy. Nie da się, po prostu są tak duże jest przestrzenie, niektórzy chcą być poinformowani, niektórzy nie, tak? To też kwestia po prostu co chcemy i ile informacji musimy przekazać, bo problem też współczesności jest taki, że tej informacji jest aż za dużo czasami, tak? I ludzie tak naprawdę, tak jak zawsze często nazywam, trochę taką cezurą nadmiaru, bo jak jest dużo, to ciężko wyselekcjonować, co jest kluczowe, co jest mniej kluczowe, tak? I na pewnych rzeczach kluczowych się skupiać, natomiast jeśli chodzi o demokrację naszą, no to jest jakby kwestia już nawet nie tyle komunikowania, bo do dostępu do informacji jakby mamy jakby prawo, tak, jakby tego jest więcej, natomiast też kwestia, jak to wykorzystujemy i w jakim kierunku jakby budujemy te relacje komunikacyjne, tak, bo to czasami można zbierać i komunikować się po prostu w kierunku konfliktowym, a można też jakby współpracy, tak, i też jakby też pytanie, na którym etapie, dokąd chcemy iść, bo sama komunikacja to jest jakby punkt wyjścia do dalszego rozwoju, zwłaszcza we wspólnocie samorządowej, tak, bo to nie chodzi tylko o obieg informacji, ale też, żeby tą informację budować lepszą współpracę, tak? Bo ale bez informacji nie ma współpracy. I w ogóle nie ma demokracji bez wymiany informacji. Nasza komunikacja jest na pewno absolutnie jawna, otwarta i zachęcająca do współpracy. Natomiast myślę, że ciągle może być lepiej. Wykorzystujemy i media społecznościowe, wykorzystujemy państwa, wykorzystujemy różnego rodzaju inne narzędzia, wykorzystujemy naszych radnych, naszych pracowników również do tego, aby informować mieszkańców o tym, co robimy, kiedy robimy. Organizujemy różnego rodzaju
rodzaju konkursy, zachęcając mieszkańców do udziału i do tworzenia tej wspólnej przestrzeni, nie zawsze odnosi to fantastyczne efekty, no trzeba sobie to też powiedzieć, dlatego ciągle będziemy próbować być w tej komunikacji jeszcze lepszymi. W ogóle komunikacja jest jakby bardzo złożona, tak? Czy mamy o jednostronnej, tak jakby, czy mamy o komunikacji informacyjnej, czy z kolei takiej bardziej, może nie tyle propagandowej, co takiej, że chcemy kogoś do czegoś przekonać, tak na przykład, perswazyjnej tak zwanej. I kwestia zawsze, że te informacji więcej, ale przed wyborczym okresie to mamy bardziej więcej obietnic, tak? Później mniej realizacji czasami, a tu bardziej chodzi też o to, że komunikacja na przykład ze strony urzędu, radnych, sołtysów, takich grup, których mamy dzisiaj jakby po szkoleniu, to jest też kwestia, w jaki sposób oni zdobywają informacje o potrzebach i problemach, tak? Bo to jest niezwykle ważna sprawa, że nie tylko informujemy, co jest, co mamy w planach po prostu i oczekujemy opinii, ale też cały czas zabiegamy o to, żeby mieszkańcy w sposób jakiś najbardziej usystematyzowany, bo to nie chodzi o to, żeby tworzyć chaos, tylko usystematyzowany sposób jakby też zbierania informacji i potrzeb, tak? Bo chyba służymy po to i robimy działania, żeby zaspokajać potrzeby wspólnoty samorządowej. I dzięki temu też możemy łatwiej weryfikować nasze własne pomysły, tak? Bo my liderzy, często samorządowi, wiemy czego chcemy, tak? Stworzymy jakiś model, wizję po prostu rozwoju gminy przed wyborami. Później po wyborach staramy się ją realizować, ale warto też posłuchać, bo nie każdy z tych naszych jakby pomysłów musi być po prostu na tu i teraz potrzebny, tak? Może być potrzebny, ale może w dłuższej perspektywie, a nie teraz, tak? I na tym polega właśnie wymiana informacji po prostu i dobra komunikacja we wspólnocie samorządowej.